Robert, zrobiłeś coś, co na polskim rynku mody praktycznie się nie zdarza, albo się jeszcze nie zdarzyło, czyli przygotowałeś to fantastyczne wydarzenie. Skąd pomysł, żeby w ten sposób pokazać kolekcję? Wiesz co, bo to jest taka historia tej kolekcji, 89 rok jest trochę taka niezwykła, ponieważ moja mama znalazła moje projekty, które ja robiłem dla Adidasa 30 lat temu. I mówi, że znalazła na stryku te projekty, ja mówię, to proszę cię prześlij i przesłała. Ja mówię, Jezus, te projekty są, ta moda jest aktualna, bo to wszystko wróciło. I oni wtedy, dla nich to było zbyt ekstrawaganckie, natomiast ja uważam, że w tej chwili jak najbardziej i skorzystałem z tego. Bardzo długo czekałem, żeby zostać projektantem i żeby móc realizować te projekty. 30 lat praktycznie, ale cieszę się, że mogę to zrobić właśnie w swojej firmie. I to blokowisko, tu jak wchodzicie, to trochę są te moje Kielce, bo ja z wielkiej płyty wychodzę i no, moje pokolenie pamięta te bloki właśnie, wielka płyta, 8 klatek, 10 pięter i ja w jakiś sposób kreowałem te swoje marzenia. I to w tej chwili się spełniło i to wszystko mam. Doszedłem do tego, ta droga była dość długa i też poprzez inne zawody. Natomiast to, co w tej chwili widzimy, to też jest jak gdyby mój przekaz już takiego projektanta, który długo żyje, dla tych młodych ludzi, którzy już się posługują innymi przekazami. Dla nich internet jest jak gdyby tak naturalny i chcieliśmy przybliżyć właśnie im również i w ten sposób taki szybszy jak gdyby to co ja robię, nową kolekcję, a ponieważ my sprzedajemy już w tej chwili na świecie, więc łatwiej nam też użyć takie materiały i przekazać poprzez internet, żeby to szło dalej. Natomiast pokazy ograniczały nas do jakiejś małej grupy gości.